Synchro. Witam z tej strony MattyVW, a wy oglądacie kolejny odcinek Let's Drive the Crew. Dzisiaj mam mały pomysł, mały plan w głowie na to, co zrobimy. Zakupiłem już, wy jeszcze tego nie widzicie, ale zakupiłem Forda Focusa RS, aby zamienić go w offroadówkę. A następnie w samochód wyczynowy, bodajże tak to się chyba nazywa, tak? Moment, zobaczmy. Tuner wyczynowy, dokładnie. Bo ma taką możliwość, a ten Ford chyba najbardziej mi się podoba od Nissan 370Z. Ale to zobaczymy. Jak widzicie, zostało mi tylko niecałe 6000, a tam na tuning, na 20 poziom, na offroadówkę potrzeba coś koło 11. Dlatego może w skrócie tak, pierwszy mam zamiar tutaj wykonać tą misję, nie tą. Nie mogę sobie nią trafić, moment, zoomujmy trochę. Jest tu akcja, tak. Całego Golfa. Pisze niby poziom trudny, ale myślę, że damy radę to zrobić. Nie jest jakieś duże przebicie punktowe. Następnie i tam bodajże za tyle dostaniemy. 3500, także myślę, może dwa razy to przejdziemy. Następnie zobaczymy, co u Harego. To jest chyba tutaj, tak, to jest ta misja. Ostatnio się wymknął. A Zoe się o niego zaczyna niepokoić. I tu mamy kolejną misję. Myślę, że przejedziemy już Focusem. A potem chciałbym ruszyć do Miami, do właśnie tunera wyczynowego. Zobaczymy, czy nam się to dzisiaj uda wykonać. Zaczynamy od... Tutaj, znowu sobie to nie trafię, chyba muszę zoomować. Od tej akcji, okej. Okay. Ustaw, od razu się przenieśmy, żeby to przyspieszyć. Mówiłem, że będziemy jeździć, ale... Żeby nie przedłużać odcinka, przemieścimy się w taki sposób. Misja zaraz się zacznie. Ucieknij przed policją. Poniżej 10 minut tam pisało. Oj, nie lubię tego typu misji. Nie wiedziałem, że to jest tego typu misja. Nie poczytałem, o czym to jest w ogóle. Golf będzie obity, już to widzę. Ja się tędy uciec. Łup. Dużo tej policji. No jeszcze helikopter, tego trzeba było. O matko! Mocno im przyzwonili. W sumie nie wiem, jak się tu helikopter gubi. Czy na prędkość po prostu. Nie, żadne break. Ciekawe, są tu kurczatki. Dobra, póki co jeden mnie nie powinien chyba spychać. Mam... O kurde, ja się zagapiłem. Mam jednego takiego pewnego na wynie... O, tam jest jakiś gościu. Trzeba uważać. Będziemy próbował zhamować. Kurde. Jeszcze się do tyłu, potem do przodu. Offroad, okej. Okay. Te wasze samochody nie są chyba zbytnio offroadowe. Mój też nie. Matko. Prawie zero kontroli nad tym, co się tutaj dzieje. Dobra, teraz trzeba uciec. To chyba na prędkość. Tak mi się zdaje. Jakaś droga, proszę o drogę. Chyba tam muszę wrócić.
mini mapę powiększę. Tak. Co tu się, policja błąka po lesie? Jeszcze się, fajnie się od drzew tu odbija. Aj, no mówię, jakoś myślę się od tych drzew odbija. Ciężko się zablokować na drzewie. Gdzie w TDU to było, drzewo to była śmierć. Spadam. No szybciej już nie mogę. A ci mnie jeszcze doganiają. 210 na buciku. Dawaj, 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 intro, ładuj. Jakieś korki by się przydały, może tam bym ich zgubił? No nie. Jeszcze pod, prosto pod blokadę drogową, aś. Lubię się w dziadostwo pakować. Dostałem się poza zasięg. No, o matko, 30 sekund muszę być poza zasięgiem. Aj, aj, aj. No szybciej się nie da. Ups, na styk. Okej, to powinno być to teraz chyba już. Czemu bez świateł połowa tu trafik? 12 sekund. O! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oczywiście. To ze z Volkswagen w wersji Ghost. Aja, haha! Teraz was zgubię. Już po was. Most Wanted, jakieś potem były wysokie poziomy, się naprawdę fajnie ścigał. Znaczy uciekał. Tam mi się to podobało. No tu mi się to średnio podoba. No, 2 sekundy. I mamy chyba na fokusa. Tak, mamy czy nie mamy? St. Louis, okej. Okay. Ile to tam było? Coś koło 11 tysięcy, tak mi się kojarzy. Zobaczymy, ile w ogóle kasy mamy na obecną chwilę. 12 tysięcy na pewno wystarczy. Zmienimy sobie na fokusa. Gdzie to się robiło? Tu. Zmienimy sobie na fokusa. Fyk, mobilny garaż. Tyk, 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 tyk. W ogóle nie pokazałem wszystkich samochodów, jakie tam dostałem, bo je chyba dostałem. Kiedyś tam się nimi wszystkimi przejdziemy. Tylko Golfa. No, jakie przyzwyczajenie. Nasze wybieram to, co najlepsze. Ale nie to chcę, bo chcę fokusa. Okej, mam fokusa. Przy okazji wam go zaprezentuję. Jest on biały akurat, z rejestracją New Jersey. Tak wygląda, bardzo ładny, podoba mi się bardzo, zdecydowanie bardziej agresywny od Golfa, w sumie tak jak ten teraz uliczny co mam, to mniej więcej na tym poziomie. Teraz tak, mapka, odzoomuj i do tunela, a mogłem na skrót iść, no ale nie uliczny, abym poszedł, nie chcę ulicznego, dobrze. Jak chciałem ten offroadowy. Odwiedź. Pomin clip. Wybierz zestaw offroadowy. 20 poziom. 11250, tak. Póki co tych drugich kredytów crew nie zużywam. Zobaczmy, jak się zmieni. Zawieszenie. Chyba całkiem w miarę. 317 pointów? Czy na starcie? Dobrze widziałem? No 317. To mi Golf ma tylko 253. A ile mam tym? Nissanem? 232. To malutko.
Okej, no super. No i w takim wypadku mogę wyjść z warsztatu tunera. Pominiemy klip. Pomijamy klip. O, obejrzymy sobie, jak on w ogóle wygląda. Załączę oprądowy samoodrzut, żeby dwóch. O, kurde. Z czymś mi się kojarzy ten węglowy wlot zamiast tylnej szyby. Nawet światło ma węglowe. Znaczy obwódki światła, to miałem na myśli. I chyba dość fajnie wygląda. Lepiej niż Nissan. Takie mam wrażenie. Okej. Zmiana widoku. I chyba... Teraz zobaczmy co u Harego. Ale tam przemieścimy się w sposób klasyczny, czyli podjedziemy ze względu na to, że fajnie się jest trochę ugrać w ten samochód. Ustaw znacznie. O tym ile tam tego będzie? Tych kilometrów. 18, co to jest? Dzisiaj znowu mi wyzerowało liczniki w Golfie. Mnie się to bardzo nie podoba. No ilu jest tu wyskalowany? Też do 280 jak w Golfie. W sumie to podobne samochody, tylko na poziomie... co trzeba zrobić? Na poziomie RS-a to ja bym postawił Golfa R, a na poziomie Golfa GTI postawiłbym ST Focus. Chyba szóstego biegu w ogóle nie ma, zobaczymy. Okej. Tu chyba w prawo. Minus 3. Wyjść do kosza. Nie wiem, czy dobrze przemieszczam. W każdym razie pod prąd się przemieszczam. Okej, gdzieś w lewo muszę skręcić. Oj, jednak te ciężej się prowadzi te samochody. A tu jest chyba tunel. Tak, jak myślałem. Tu jest tunel. Jak ja się mam stąd wydostać? Większa mapka. No muszę chyba tak nawrócić. O kurde, sorry. Akurat się zagropiłem. A moja wina była. Tylko i wyłącznie moja wina. No zdecydowanie bardziej tutaj samochód jest. Łoho! Nadsterowny. Tyłem zarzuca. Okej, w tunel. Jeszcze chyba nie jechałem tym tunelem. Trzeba szybko wyjechać z tunelu, bo wszystko skończy się jak w filmie Tunel. Nie wiem, czy to ten tunel. Zobaczmy, czy jest szóstka. Nie ma. O kurde. Chyba będzie dupa z tego testu. Czy ja miałem... A tak, dobra. No to będzie lipa, no ale... To jest nieistotne. Okej. Ty, gościu, jak już przebiegasz, to skończ przebiegać, a nie nagle się zatrzymuj. Nitro. 204. O!
Da się dalej gdzieś zjechać? Nie. Zawikłany. Jakbym miał dość kasy, to od razu bym sobie wersję liczną jego zrobił i tą wersją liczną byśmy pojechali do Miami. Wiem! Do Miami pojedziemy Ferrari. Czy też na to wcześniej, prawda? Przy okazji będzie prezentacja Ferrari. Znowu chmury się przemieszczają nadnaturalnie szybko. Teraz się zatrzymały i zaraz zaczną się cofać. Ciekawe, czy Harry się zdziwi, jak podjadę nowym samochodem, nowym Focusem. Pana nowy Joe. No nie, no to ten Focus nie idzie. Ale czego oczekiwać? Po offroadówce. Okej, okay, mamy się wstrzelić pointy. Ta misja jest całkiem fajna. Chyba jedna z tych misji, które tak nie lubię, to jest ta, że trzeba gdzieś tam jechać i niszczyć. To jest takie naprawdę niefajne. Zatem trzeba gdzieś tam z drogi zjeżdżać. No tak, niefajnie. Jeszcze jedna. Aj, myślałem, że się to zobaczy. No trudno. Ciekawe, czy coś fajnego dostanę. Coś do skrzyni biegów. Bajerki do skrzyni biegów. Plus zero. Wyślij do kosza. Potem w ogóle. Będę musiał upłynąć te sprzęty. Znowu nie wiem, co to było w achievementie. Co chciałem powiedzieć? Aha, że potem będzie te samochody, te wszystkie. Zoe said you're looking for me. What's up? No, szukam cię. Check in. Everything good? Of course, as always. No problems with your girl or anything? Girl? Alex, man, I ain't been linked up with a broad in a while. All the best ones are dead or in jail. To z kim ostatnio się widziałem? Nothing on the side or anything? Not at the moment. What are you getting at, Alex? Nothing, just forget it. Okłamujesz mnie? Znowu jakieś długi. Zobaczymy, co za długi. O! Aj, nie doleciałem do złota. Ten skok jest w miarę. Jeżeli chodzi o misję, nie ma tego dużo. Wyślij do kosza. Kurde, kupiłem na ten 20 poziom i teraz nie mam jak ulepszać samochodu, bo się nie opłaca po prostu. Ładny podjazd. I lewy, długi nawrót. No, przyczepność tracę. Okej, okay. Zobaczymy, co tam Harry za kit mi wciskasz. Solo. Focusem. RSM. Wersji off-road. Hey Harry, can you... Ale jesień. Sorry, I'm kind of busy right now. Co to za robota? I gotta go. Call you back in a few. Zoe, I'm going to check on Harry. Okay, let me know how it goes.
Fajnie, ten fokus się Okej. Okay. Mam przejechać trasę? Z tym Harrym to w kółko takie same misje. Okej. Okay. Fajnie ten fokus idzie. Nawet. Czemu te płotki były w tak przez pół drogi? No, na luźnej nawierzchni prowadzi się go mniej więcej podobnie do Nissana, chociaż wydaje mi się, że Nissan trochę był prostszy w prowadzeniu. Kurde, ta trójka to jest dla niego za słabo, a ta dwójka to jest zabójstwo. No tak mówię, trójka nie ten, nie jedzie, a dwójka po 6500 obrotów i w poślizgu cały czas. Fajny wyjazd na górę. Muszę patrzeć w ogóle gdzie, czy jesteśmy gdzieś nad Nowym Jorkiem, tak? Między Nowym Jorkiem, no, co tu będzie po lewej? St. Louis, a Detroit chyba. Okej. Okay. Teraz trochę nitro. Z moimi dawkami. Żeby nie przedobrzyć. Nawrót. Długi nawrót. Uuuu! Ale blisko było. Zostaje mi 3 km połowa drogi. Z drogi łosie. I inne jelenie. Fajny samochód, podoba mi się, chociaż trochę liczniki nie są w moim guście. O, teraz to dopiero zauważyłem. Działa wskaźnik od turbo. A ciekawe, czy silnik jest niby niezagrzany. Tam też jest chyba olej. Musimy trochę przejechać i stwierdzimy, czy to działa. Bo jak to działa, byłem przekonany, że nie działa. Kurde, teraz się patrzę cały czas na ten wskaźnik. Na słupku by fajnie chyba wyglądał w tym samochodzie akurat. Tam na desce to trochę daleko. Okej. Okay. Harry, pokaż się, co kombinujesz. Okej, przyjechałem. Nie wiem, na jaki medal. W sumie nawet nie skupiłem się za bardzo na jeździe. Ładny ten fokus, naprawdę ładny fokus. Ma fajne wloty. Srebro. No bywa. Wysi część do... do kwatery głównej. Okej, my tu dalej. I co robi Harry? Czemu umyty jest? I'm sorry, Alex. I didn't want to be. What's he into? I don't know exactly, but whatever it is, it's not good. Especially if he's hiding it from me. Czemu nie podjedziesz do... Na pewno cię nie widział. Znaczy mnie nie widział. Hey, Alex. Jak się mam trzymać? Dobrze, że widziałem. Psychopath's death. I'm pissed about Harry and I really, really need a shower. I've been in this car for days. Suck it up. You've got more work to do. Check your map and stay on mission. Zoe out. Cały trzy. O, przejdziemy sobie tą misję, jak już jesteśmy. O nie! O tym mówiłem. Nie lubię tak. To nie jest dla mnie. Jeżeli jakby to było tylko po drodze, ale to jest tak... No dobra, w tym przypadku jest po drodze. Ale zazwyczaj to gdzieś schodzi głupio z drogi, no ten slan... O, już schodzi z drogi. Rozumiem, że terenówką jadę. Czyli offroadówką, terenówka to jakaś... Chociaż...
nie spisuje się lepiej niż nie jeden. No, nazwany szumnie samochodem. Co to w ogóle było? Kurde, jeszcze jedno i by był srebrny. Było. Okej. Okay. Wyślij to ten. I ja kontynuuj. I teraz tak, mapa. Zobaczmy, gdzie jest Harry tym razem. Na gorącym uczynku. To co, łapiemy jeszcze Harry'ego? Okej, okay, złapmy jeszcze Harry'ego. Tym razem przesuńmy się tu już troszkę bliżej. Już mniej więcej się wgrałem w samochód, tak myślę. Nie mogę tu? No dobra, to niech będzie tu. Tu niech będzie i szybka podróż. Powiem, jak jechać. Remember those 5-10 rides that someone stole? Oh, you mean the ones I've been busting my ass to pay for? One of my people just saw a guy driving one. Go get him! Nie mów, że to jest Harry. Stąd będzie zjazd tędy pewnie. A fajny zjazd, więc będzie mi się podobał. Za dużo gazu. Jeżeli Harry mnie zrobił tak bardzo, to będę zły. Może to w ogóle przez niego mój brat nie żyje. A może popróbuję coś na własną rękę ugrać, w sensie tym pozytywnym. O matko, jak już tak. Dawaj. Fajne te górskie tereny. Akurat mnie tutaj misja spotkała w fajnym punkcie. Chociaż żeby ten brąz zdobyć. No to na brązie to na pewno nie dostanę. Wystarczająco. 15 poziom, a ja tu na 27. Jeśli do KG. I okej, okay, dobra. Teraz złapię. Na gorącym uczynku, najprawdopodobniej. Niestety. Zalecany poziom auto 225, a on 317. Jest to dostosowane do tego auta, o, które dźwiguje Zoe za free. To. Oj, nie podoba mi się. Harry nie wie, że jeżdżę Fordem. Także mnie nie pozna. Nawet jakby chciał. O! Co to za... za kopalnina? Przejechałem wiewiórkę? Kota? Czy co to było? Uuu, jaki duży pojazd! Ciekawe, czy da się nim jeździć. Pewnie nie. Gdzie ty tam skręcasz? Ja tam nie lubię skręcać. Chyba trzeba przerzucić się na ten widok w tym trybie. Nie lubię. Czemu zawsze te takie większe misje muszą kończyć się? Czymś takim. Złapię cię na... ty dziadu jeden. Nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Pewnie znowu będę musiał. Też ostatnio nie musiałem. Ale pewnie co razu będę musiał powtarzać tą głupią misję. Teraz jakby
tak ładnie... No, ale się to źle prowadzi, jak trzeba tak stricte na kogoś sterować, zamiast w drodze siedzieć. No. Chodź tu. Harry, ja wiem, że to ty. Nie wiem czemu. A i zwaliłem jeszcze słup. Pięknie. Wolno jeździsz. Wiem, że chodzi o to, żeby było łatwiej i dobrze, że to jest akurat ułatwienie, bo normalnie to bym się tu zajechał. Czy on miał węglową maskę? Ja takiej nie mam, bo im nic stanie. To nie da się potem zmienić. Poziom 16 na brązie to tak nic nie da. Wyślij część do kwatery głównej. I kontynuuj. Nawet nie chcę patrzeć na rankingi znajomych. Bo pewnie slipa. Please! Take what you want and let me go. Where'd you get the car? What? I bought it. From who? This guy. I think his name was. Oh no! Get out of here and stay far away. A co z samochodem, co? Catch that thieving worm. Sorry, Eric, I lost him. God damn it! Got a huge problem. What is it? The guy that stole the 510's cars and sold them was Harry. Wow. You sure? Yeah. Any idea why? Just thought it has something to do with that woman I saw him with. But I'll keep digging. Okej. Jak już wiemy mniej więcej o co tu chodzi, to może teraz zróbmy ten dojazd do ulicznego. A następnym razem posuniemy dalej fabułę do przodu. W ogóle gdzie tu mamy teraz tak? Kolejny? Tutaj w centrum. To jest poduliczny. No i pięknie golfem to będę robił, ale na razie tak jak mówię, dostajmy się tu. Ustaw znaczny. I super. Koło Waszyngtonu trzeba przejechać. Aż do Miami. Ale zrobimy to inaczej. Nie to chciałem. To mobilny garaż. I tak. Robimy to Ferrari 458. Napis The Crew mam na rejestracji. Wow. Ładne Ferrari. Co my tu mamy? To mamy napięcie ładowania, ciśnienie w układzie, nie wiem co tam pisze, jakaś temperatura i ilość paliwa w ubaku, pewnie cały czas będzie taka w ubaku. Coś jeszcze? Coś tam jeszcze wyświetla, ale nie widzę co. Zjedziemy chyba tędy, przynajmniej spróbujemy. Robimy trochę terenowy. Oj, nie zjedziemy tędy. Na pewno tędy nie zjedziemy. Chciałbym zobaczyć co tu. A spróbujemy. Co mi tam? Wow, mocne ma hamulce. Dobra. Terenowo, moment, zobaczmy mapkę. Chyba tak będzie trzeba. Ups. Siup. I jump. Ferrari. Najbardziej terenowy samochód z terenowych. Dobra, nie chciałem go rozwalić. Na dach w ogóle jakiegoś budynku. Dobra. Wydostajmy się stąd.
teraz mogę jechać. Ile jeszcze tego shooterku? Się ciężko po nim jeździć, tym Ferrari. O, tam przez była ładna droga. Tak. O, tu dopiero zahamowałem. Do 380 czy 60 tamten budzik skalowany. Siup. No szybko się zbiera. Sorry, bo ja tu w prawo. A mogłem jechać tamtędy. Ile mamy kilometrów? 35 kilometrów. Pięćdziesiąt testów już wyczułem. Szeroka droga. Fajne domki po lewej, po prawej. Ciekawe, czy jakąś autostradą będę w ogóle. Pru. O, tu już złoto zdobyłem. Siódmy. O, o nie! Kurde, czemu przyciąłeś? To mi się nie podoba. Kurde, jak się tu przebić? Aj, no nie. Miałem w lewo skręcić, a ja na tego achievementa pobytu już zaliczyłem. Dobra, teraz w lewo. Wiem, że brak części laseryjnego. Gdzie my jesteśmy? W Waszyngtonie, tak? Tak. Po prawej mamy biały dom. W sumie jak tak na to patrzę, to mam nowe Ferrari z manualną skrzynią biegów. Rzadko się zdarza. I brawo! W sumie radio jeszcze zmieńmy, bo to Koda Boom słucham już od paru odcinków. Zapomniałem, żeby to zmienić. Inner Wave Digital, 8 Radio, Symphony Radio, Kabif. Tu te bity tu będą? Dobra. To jest jakieś raperskie radio? Dobra, na autostradę. Czy taką pół autostradę? Ej! Patrz w lusterko prawe. To był klasyczny przykład niepatrzenia w prawe lusterko. A myślę, że trafiki mają tu działające lusterka. Siódmy bieg. Oj, 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 niebezpiecznie. Strasznie pływa po drodze to Ferrari przy tej prędkości. Może też ciężko się utrzymać przy takiej prędkości. Kurde, ta szóstka. Czy ta siódemka słaba dość? Jest taka na utrzymanie prędkości.
poza tym mam kiepskie miejsce na nią, bo jako że na G27 nie ma opcji siedmiu biegów. Także skorzystałem z lewej manetki i trzymając ją mam wpisy po prostu siódmy bieg. Średnio wygodny patent, jednak ze wszystkich myślę, że najwygodniejszy. Mógłbym jeszcze na wsteczny ustawić, bo wstecznego się rzadko korzysta. Tadada. Ale próję. 3 starsze. Nie skomentuję, ale lot. Okej. Coś mi kiepsko idzie tym Ferrari. O, szeroka droga. Zmieniamy autostradę. Ładny księżyc. A to noc, tak jak wcześniej mówiłem, mogłaby być ciemniejsza. Ale las po prawej, po lewej fajnie wygląda z taką poświatą na końcu. Ale jakby był czarny, ciemny, to fajnie by wyglądał. Ale bym się teraz wypakował. Nie wiem, czy poboczem bezpieczniej. O nie, w tym przypadku. Kurde, kto rozstawia tak na takiej drodze bez wcześniejszego ostrzegania? Takie rzeczy. Siup. Aj. Próbowałem, czy dałoby radę zablokować jakoś bieg, żeby nie trzymać tej manetki. Ale jest to chyba niemożliwe. Gdzie my jesteśmy? Daytona! Na późnym pomarańczowym. Okej. Okay. Jakiś... ten nie achievement, tylko ta. Jakaś rozgrywka. Zobaczmy, co tu trzeba zrobić. Ucieknij ze strefy jak najszybciej. A ja ten bieg wybiłem. Ale co zrobiłem? Puściłem głupią manetkę i... No i co zrobić, no? Lewo. Czy będzie gold? Będzie gold. Ale to dana mi daleko. Coś szaleje, no. Ooo! Nic nie widzę. Tak by się kończyło, jakby nam coś przy takiej prędkości odskakiwało na ekranie przed oczami. Ile on miał? Ranking? A, pobiłem, haha. Chyba sam siebie. Dużo więcej mam. Wow. Zerwałem kręcą. Strasznie waruje to Ferrari. Troszeczkę przyczepność straci i już... O, teraz na przykład... Uuu.
Wariuję przy takiej prędkości, taką prędkość to prawie mój Golf jest w stanie osiągnąć i myślę, że będzie, jak go stuninguję już na fulę. Myślę, że i 300 by pociągnie. O nie, nie slalom. Zapomnij, nie zaliczam tego. Nie lubię tej misji, nie zaliczam. No dobra, te po drodze mogę uderzyć, ale to tak mi nic nie da. To jest horror dla mnie ta misja. W sumie to nawet nie wiem kiedy, ale wjechaliśmy do tego Miami. Teraz, okej. Ale zasuwają chmury i stanęły. Ale szeroko. Jechałem ponad 300, dopiero się kapłem jak zacząłem hamować, tam z trójki schodziło z przodu. Ale szeroko i pusto, przede wszystkim pusto. Ale jump. A, myślałem, że zawsze. Dwa kilometry zostały. W sumie, aha, w sumie to Mielotto, bo tak mam chyba tuna za darmo, nie? Bo tak myślę, że kasy nie mam na ten tuning, ale Zoe mi powinna tuningować pierwszy samochód w danym typie za darmo, także. Jak to w Miami muszą być palmy. Kurde, za dnia to trzeba przyjechać. Musi być ładnie. O, oddali do ciebie centrum. Czemu on tak zwolnił przy przejeżdżaniu? Okej. Okay. Trzy nowe. Oj, przegapiłem. Kurde, jakie to ma słabe hamulce. Odwiedź. A, mogłem pierwsze samo chyba zmienić. Pomin clip. Tego nie pomijam, bo chcę zobaczyć jak... No, Ferrari nie da się tu zrobić. Czemu ja tu Ferrari wjechałem? Da się zmienić Ferrari w zestaw wyczynowy? Czy ja chcę Ferrari? No wyczyn mogę, rzeczywiście. Nie popatrzyłem na to wcześniej. A co będzie fajniejsze? Ford czy Ferrari? Ale Forda mam do offroadu, to może teraz właśnie Ferrari, żeby było ciekawiej. A Golf? A Golf nie może być, dobra, zapomniałem. No cóż, no myślę, że chyba tego weźmiemy. Zobaczymy w ogóle, czy się czymś zmieni. O matko, ale ten samochód się kiepsko prowadzi. Który tu jest na 40 poziom, to już jest w ogóle łomat. Dobra, na 20 poziom tuningujemy. Kupuję zestaw startowy, o tak. Pokaż jak będziesz wyglądał. Oj, tu chciałem, tu i tryb widokowy. No, wygląda troszeczkę inaczej. Tutaj jakieś wloty się pojawiły. Trochę więcej węgla. Czy te lusterka były włoskie? Nie zwróciłem uwagi z włoską tą. Chyba tak.
Okej. Okay. Ładny silnik. Czyli w sumie... Na razie mogę być w obecnej. Jak chcę być w niedźwiedziach w koniec końców. Może przejdźmy się... O, wiem. Tu może być ładnie. Wsumujmy. Dobra, zaznaczmy to na jako ustaw znacznik, żeby nie trzeba było klikać na nic innego. Zobaczmy, jak to w ogóle. Ile do przejechania? 5 km gdzieś? 14? Tak dużo. Nie spodziewałem się. O matko, jeszcze szybszy ten samochód niż był wcześniej. A czego się spodziewać? I nitro jeszcze ma. O matko, Ferrari z nitro. Nie do opanowania prawie. Nie, nie, na razie tego nie zaliczam. Ale podwój prędkościowy. Jak je zawróć? Jak ja tu muszę jechać? Muszę się dostać do... Skąd się wzięły te trafiki? Ktoś się do mnie nowy dołączył i naczytywał trafiki. Kurde, gościu! Ja pierdzielę! Tym żeś tak we mnie wpakował. Co to, McLaren? Jak ja mam stąd się przedostać tam? Co to w ogóle było? Co mi drugimi... drugasz? Zielone w tym kierunku, a ci zasuwam. Okej, ja wtedy pomijałem zjazdy. Ten pod prąd. Z tym właściwym, czyli z tym, z prądem. Wow! Przez bramki trzeba przejść, jest to. Jeszcze nie to. Ucieknij ze strefy jak najszybciej. No, sorry, ale muszę trochę zwalniać, bo... Kurde, do tego siódmego biegu dojść to... Wow, 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 wow. 27 poziom, nie mogę tak wysoko. A właśnie, tam miałem jakąś to... Wyślij do kwatery głównej. Okej, dalej. Nagle się tu pas zniknął. Teraz mam dopiero 5 km. Przestrzymałem się drogi. O matko, ale to jest sztywny zawiat. Fyk, srebro. Tu są chyba za wysokie progi jak na moje nogi. No bez świateł, gościu, te dobrze jeżdżą bez świateł. Nic nie widzę. Okej, okay, jestem na tym cyplu.
przejść. A nie, zarzucił się. Okej, gdzie teraz? W prawo. W lewo to jest pod prąd, okej. Coś mi tu miga? Samochód. Gdzieś do przodu, teraz już wiem jak się samochodu szuka. Tu po lewej. Tam po lewej da się jakoś dojechać? Aha, to jest tak. Dobra, to mnie na razie nie interesuje. A w sumie mogę prosto. Jaki ładny statek. Okej, zmieńmy widok. Krzesła skasowałem. Ale ładnie. Ciekawe jakby tu zachód wyglądał. Nie wiem jak w tym kierunku wrzucone. Nie, to w tym kierunku. To wschód bardziej. Okej. Okej, zrobiliśmy wszystko co dzisiaj chciałem, żebyśmy zrobili. I do zobaczenia w takim razie w następnym odcinku. Cześć!